który nie jest dopuszczony do użytkowania turystycznego. Pokazuję ten film tylko już dlatego, że wiem, że wiele osób ma swoje zestawy survivalowe. Mały pakuneczek, gdzie ma taki zestaw alarmowy. Taki filtr można mieć na przykład w apteczce, można mieć w nerce i w sytuacji awaryjnej, gdy zostanę sam w terenie, bo stracę na przykład swój ekwipunek, no to mam czym uzatnić wodę. Tu mam filtr Trimcado. To jest ten sam filtr, który trzymacie w ręku, tylko produkowany przez firmę cywilną, na rynek cywilny. Ona również ma kilka tabletek do uzatnienia wody. I tak jak tam przeczytacie, te filtry starczą tylko i wyłącznie na około 20 litrów wody do przekierowania. Ten filtr to jest impregnowany węgiel laktowany. On ma właśnie w jednym gramie to jest około powierzchni ponad 2500 m2. I ten filtr ma na przykład certyfikat NAPA do uzatnienia wody. Czyli został sprawdzony przez natowską agendę, czy da się tym uzatnić wodę w terenie. I to jest ten, i on tak samo działa, jak ten filtr zielony, który macie w ręku, że po prostu do zbiornika jakiegoś wrzucamy tabletkę do uzatnienia wody i możemy bezpośrednio pić. Jedna tabletka na ile wody? Jedna tabletka na 1 litr. A litr, tak? Na litr, tak. Na litr. I w tym kolekcjonerskim podobnie? Tak. Podobnie, tak. I wtedy możemy bezpośrednio pić. To jako system taki... taki system zapasowy to jest bardzo fajne rozwiązanie. Niestety przez te filtry niestety nie możemy przelać wody. Raczej możemy przelać wody, ale to trzeba by trochę jest skomplikowane, żeby na przykład tą wodę zagotować. To jest dopuszczone do filtrowania wody bezpośrednio ze źródła, który jest oczyszczony chemicznie przez tabletki. No i tak jak o tym powiedziałem, to krok przejdę do tabletek. Najczęściej, bardzo często i przez WHO też jest polecana tabletka Jawal. Tylko trzeba bardzo ostrożnie ich używać. To jest środek chemiczny, który niszczy zanieczyszczenia biologiczne, czyli wirusy, bakterie oraz ich formy przetrwalnikowe. Ale jeżeli one nie zostaną odpowiednio użyte, również naszą mikroflorę bakteryjną może naruszyć i może to się skończyć bardzo źle. Wiem, że są osoby, które na przykład rzuciły tabletkę, tabletka się rozpuściła i piją. Tak naprawdę chlor powinien być w wodzie około pół godziny, po to, żeby część tego chloru po prostu wzięła się i ulotniła. Tutaj mam podobne te tabletki. Tu jest akurat Jawal, to jest Aqua Partners Tablets APP. I tutaj mam do Was prośbę. Wiecie co? Spójrzcie, tu jest taki piktogram i czy on jest zrozumiały dla Was, dobrze? Jeżeli mi powiecie, czy jest zrozumiały, to będzie bardzo miło dla mnie. Tak, tabletka powinna być 30 minut w takiej wodzie.